człowieku, ja się rozgrzewam już teraz. O Jezu. Tego nie powiedziałem, jestem na fali. Co się ze mną dzieje? Kolej, ty zmieniacie w numera? Będę do jutra grał tym nożem. Nie wiem, czy tak masz. Kompa nie jest pod kompa, ale przeżyje. A ty Dalek, czemu się nie odzywasz? Bo się spłakał pewnie. A mu się skończyło. Ale miał quadruple killa. Ale kery z kapem robimy. Wiesz, ja już. Pytanie, już tam double killa. Stary, robisz double killa. Nie wiem, chłop, poza tym Twitch live'em, ale ten. Rzeczy. To mi chodziło. Gramy z najcisniejszym. Tam rektałem. Ja nie gram. Tak! Zniszcz mnie! Zniszczył mnie! Ale kapie mu wysmolił tam, widziałem to. Zaraz nie wyrobię, zaraz kurwa coś zniszczy. Był. Dobra info, za daleko ci powiem. Trzeba pośmieścić kamperze jebane. Kampisz jak śmieć. Ty się kampisz! Tak, kampisz z dostawczakiem Kipsony. Zrobię 10 killstreaka, nie wiem skąd nawet. Zaraz go odpalam, to zrobię więcej na rzecz. Ciekawe, że to wygenera. No cześć wszystkim, to ja Dalej Jurski, dzisiaj znowu zagram w Modern Warfare 2. Ja się ogólnie zakochałem w tej grze, tak, to jest problem, to jest bardzo duży problem, ja... To jest choroba psychiczna chyba już. Na początku filmiku pewnie widzieliście gameplay, jak grałem sobie chyba moją ulubioną bronią w tej grze, czyli Lockwood MK2. Jak widać, mam tą broń na złoto, to jest bardzo... Zrobiłem to, to jest po prostu idealna broń pod takie quickscopowanie, takie wiecie, takie... Ja sobie postanowiłem, że zanim będę wbijał, wiecie, te challenge na złote kamuflaże i te orajony i te wieloatomowe, te takie trudne, to po prostu najpierw wbiję maksymalny poziom każdej broń i potem będę robił challenge. Dlatego M4 mam na maksa, Castov 762 mam na maksa, w ogóle platformę kałachów mam wszystko na maksa. Lachmana teraz zaczynam, przed chwilą skończyłem 762, teraz robię LMS-a, który jest, nawet nie wiem gdzie, nie wiem, o tu jest, mam trzeci level dopiero, ale no dopiero zaczynam grać. SPR-a mam na maksa, w RKM-ach mam RPK, tylko ten, już zrobiłem to złoto. Ja dość dużo broni mam na maksa, widzicie, Fennec, P90, to... Ja gram w to dużo, ponieważ mi się zarąbiście w to gra. Mapy są kozackie, oprócz jednej, tej takiej, nie wiem, ona chyba się nazywa Santa Senia Border Crossing, jeśli dobrze pamiętam, nie wiem, po prostu ta z tymi samochodami wszędzie, to jest taka bekowa mapa, że to szok. Mapa nie jest zła na znajdź i zniszcz, jest nawet śmieszna na znajdź i zniszcz, ale na innych trybach to jest charuwa. Granie na tej mapie na czymś innym niż znajdź i zniszcz, albo knockout, albo coś innego, co... To jest dramat, nie polecam. Jeśli widzisz tą mapę i nie grasz z niej, zniszcz, to po prostu wyjdź. Grałem na tej mapie parę razy na zwykłych trybach. Próbowałem polubić tą mapę, bo tak pomyślałem, kurczę, może ta mapa jest fajna, po prostu trzeba się przyzwyczaić do grania na... Nie. Nie przyzwyczaisz się do grania na mapie, na której nie da się grać. Ale tak, ja teraz leveluję tego LMS-a i nie wiem, ja dopiero co zacząłem tym grać, więc nie wiem, czy to jest dobre, czy złe. Jeśli to jest... No to jest mniej więcej to, co poprzedni Lachman, czyli semi-auto. Tapuję w główkę, co jest przyjemne. Nie wiem, no nawet okej, mi się grał tym Lachmanem 762. Ludzie pisali w internecie i koledzy też mi mówili, że to jest dramat. A... Nie wiem, mi się zarąbiście tym grało. Nie wiem. Z Klisiu po prostu, no co, do lepszy. Bitu! Bitu!
No bój co tam. Jeszcze, tak, jeszcze nie pokazałem wam jednego. RPG też leveluje, bo widziałem, że RPG w tej grze nawet nie są złe. Challenge widziałem nie są aż takie złe, więc jest okej. Okay. W poprzednim Modern Warfare 2019 challenge na RPG-ach były koszmarne, ja chciałem popełnić samo. Nie trzeba tych RPG-ów wbijać na 15 level, jeśli chcesz mieć odblokowany ten challenge na kamuflaż. Wystarczy mieć 11, dlatego ja przestaję levelować na 11 i po prostu zmieniam na innego. Mam RPG 7 i piłę przygotowaną na Golda. Teraz strzelę P leveluję i to jest... lepiej mi się tym gra niż w poprzednim MW, ale nadal to jest po prostu strela P. To jest, to nie jest antypiechota, nie, to jest antyczołg. Widziałem w necie też, jak ludzie wysyłają ten, że gra ma problemy. No oczywiście, że gra ma problemy. Ja nie wiem, czemu ludzie są teraz w szoku, jak gra wychodzi, nie wiem, w 60% skończona tak naprawdę. Żyjemy w czasach, gdzie po prostu gry w takim stanie wychodzą i jeśli się do tego nie przyzwyczajimy, to... Nic się nie stanie. A wiecie dlaczego nic się nie stanie? Ponieważ ten Call of Duty, mimo że jest w takim stanie jak jest, on nie jest skończony w 100%, ma swoje błędy, ludziom się crashuje, mi też się crashuje czasami. Ten Call of Duty to jest najlepiej zarabiający Call of Duty, a on powstał, nie wiem, kilka dni temu. On zarobił już ponad 800 milionów dolarów od premiery. Rozumiecie to? Nieważne, że gra jest jakoś niedopracowana, czy ma błędy. Ludzie po prostu kupują, bo mają gdzieś takie błędy. Na przykład ja mam gdzieś takie błędy, bo ja wiem, że oni je spatrzą. Ja wiem, że to jest okropne, że ja tak myślę, że wiecie, że to jest niedopuszczalne tak naprawdę, żeby kupić grę za 300 plus złotych i dostać niedokończoną grę, ale co mam poradzić? Nic nie mam poradzić. Mi się fajnie w to gra. Mi się wydaje, że ja osobiście wydałem dobrze moje pieniądze, kupując tego koda, więc ja się dobrze bawię. Ja nie jestem zły. Ja jestem bardzo szczęśliwy. I cieszę się, że wam się tak te filmiki z kampanii i ten poprzedni, co wstawiłem, jak Golda wbiłem, wam się tak bardzo spodobał. Cieszy mnie to. Cieszy mnie to, bo to mi pokazuje, że faktycznie ja mogę nagrywać od czasu do czasu jakieś inne gry niż Team Fortress 2 i będziecie to oglądać, bo ja sobie już od dłuższego czasu ubzdurałem tak w głowie, że nie wiem, ja muszę wstawiać TF-a na siłę, żeby ktoś mnie oglądał, żeby wiecie, mój kanał nie umarł, nie? Nie poszedł w niepamięć. Ja się boję. Mój największy strach na YouTubie, mój największy koszmar to jest to, że mój kanał po prostu, nie wiem, kiedyś zdechnie. Bo nie wiem, bo na przykład przestanę grać w TF-a albo... Nie wiem, ja się po prostu bałem, że nikt mnie nie będzie oglądał, jak nie będę wstawiał TF-a, ale widać, że bardzo wam się spodobał Call of Duty. Dziękuję za te miłe komentarze, że jestem ulubionym YouTuberem od Koda i tak. Ja was uwielbiam, ludzie. Zawsze jak czytam komentarze pod moimi filmami, to mam wielki uśmiech na mordzie. Ja was kocham, naprawdę. Kace, ja bym ożenił was wszystkich. A i odkryłem, że umocniony punkt jest bardzo dobry na levelowanie broni. Ponieważ jak zabiję kogoś na punkcie, jak jestem, to dostaję plus 100 bonusu, czyli za killa dostaję 200 XP. Widzicie, dostałem 200 expa ponad za zabicie po prostu jednego gościa, czyli dostaję dwa razy więcej expa za zabicie jednego typa, jak jestem na punkcie. I po prostu granie pod punkt, na umocnionym punkcie, na tym trybie jest OP pod levelowanie expa, jeszcze lepsze niż na inwazji, mi się wydaje. Bo na inwazji teraz jest ten sposób, że wiecie, to zabijanie botów i tak dalej, że nie wiem, to minę się rzuca na czołg czy coś. Nie wiem, inwazja jest nawet fajna, ale nie wiem, strzelanie do bezmyślnych botów jest trochę nudne, nie powiem. Więc ja po prostu gram to, żeby levelować expa. 24/7, po prostu umocniony punkt. Zostaw mnie z tą tarczą, człowieku. Więc jeśli gracie w tego koda i nie chcecie grać inwazji i chcecie polewelować szybko bronię, to polecam wam właśnie umocniony punkt i po prostu siedźcie na punkcie i zabijajcie. Też za zabicie kogoś, co jest na punkcie, za atak na punkt też dostajecie expa. Po prostu to jest farma expa ten tryb. To jest farma expa, jak grasz na punkt, naprawdę. W jeden mecz wczoraj jak grałem, wbiłem chyba 4 levele. Wiem, że na inwazji pewnie jeszcze więcej się zdobywa, jak masz dobry mecz i zabijasz, nie wiem, milion botów, ale mówię, strzelanie do botów nie jest satysfakcjonujące. Te tapiki z tego LMS-a i w ogóle z tych lachmanów tak fajnie mi wchodzą, ja nie wiem. Ludzie płaczą, że to jest słaba broń, po prostu get good, skill issue macie po prostu, skill issue, nie umiecie grać w Call of Duty. Albo po prostu nie potraficie grać semi-auto broniami, które nie potrafią albo są słabe w strzelaniu full auto. Ja na przykład bardzo lubię sobie... 450 expa właśnie dostęp za zabicie jednego typa, wy to rozumiecie? Jest OP pod expa. To jest aż chore, że ludzie po prostu nie grają umocnionego punktu tak często jak inwazje. Ale no to było chyba na tyle, ja idę grać dalej, dzięki za oglądanie.
Teraz dzięki, że tak, tak podobał wam się ten kod na kanale. Ja nie wiem, do zobaczyska. Cześć. Certified Hood Classic.